Cześć, z tej strony Tomek i witajcie na moim kanale. Intro. Tym introm 3 lata temu rozpoczynał się każdy odcinek na moim kanale. Nie było tych odcinków zbyt wiele, bo foto wyzwanie 365 dni spaliło już na starcie. Założyłem, że każdego dnia będę publikować jeden odcinek, gdzie będę obrabiać jedno zdjęcie. No i pomysł fajny, siły starczyło na miesiąc. Projekt padł, ale kanał cały czas był odwiedzany i w sumie po miesiącu aktywności i 3 latach nieaktywności uzbierał prawie 500 subów, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Możecie wierzyć lub też nie, ale wielokrotnie próbowałem kręcić materiały na ten kanał. Niestety, wszystko kończyło się w ten sposób. Pośród ogrodu siedzi ta królewska para. W międzyczasie przeprowadziłem się też do Zakopca, gdzie zrobiłem mnóstwo ciekawych zdjęć i nauczyłem się bardzo dużo, jeśli chodzi o fotografię krajobrazu. Szczęście chciało, że poznałem tam również w górach moją żonę, która nieszczęście jest z Poznania. Więc wróciłem do Poznania, no przez to też jakby udało mi się troszkę wrócić do tych vlogów. Także tyle jeśli chodzi o historię. Jeśli chodzi o to, co przed nami, to chciałem Wam przedstawić wizję tego kanału, jak to będzie wyglądało. Główną tematyką kanału będzie fotografia krajobrazu, ale nie tylko. I będzie składał się on z 3 segmentów. Pierwszym z nich będzie segment vlogowy, drugi segment będzie poświęcony sprzętowi, trzeci segment będzie poświęcony obróbce zdjęć. Mam nadzieję, że wszystkie te 3 segmenty będą dla Was interesujące, inspirujące i będziecie rozwijać się i czerpać radość z fotografii krajobrazowej i nie tylko. Także już serdecznie Was teraz zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli chodzi o vlogi, to jestem tutaj totalnie początkujący, no i mam nadzieję, że to zrozumiecie. Dziś podeszłem do pierwszej próby nakręcenia materiału, no i generalnie to powstał taki oto tryptyk płaczu. No, utknąłem w korku, nie dojechałem, ręce mi opadły, wróciłem, no ale trzeba dowieść odcinek. Więc na razie taka krótka zapowiedź. No i co? No, wstawajcie wcześniej. To, że wschód jest o 8, to nie znaczy, że wystarczy wyjechać o 6.